La 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 is love. Dzień dobry, witam z małym opóźnieniem, ale witam Was w kolejnym odcinku The Sims 4 100 Dzieci Challenge. I tak, na wstępie bardzo Was przepraszam za dzisiejszą jakość dźwięku. No niestety nie zdążyłam nagrać tego odcinka przed wyjazdem moim, dlatego nagrywam go już na wyjeździe. No i niestety nie wzięłam swoich słuchawek do nagrywania, także no mam nadzieję, że jakoś przebolejecie ten jeden odcinek takiej jakości. Po prostu nie chciałam Was zostawiać bez odcinka. Zawsze we wtorki, niedziela o 17, także nie chciałam Was dzisiaj we wtorek zostawiać bez odcinka, więc przybywam. Porobiłam trochę remontów i na szczęście nie musiałam zbierać dużo kasy, bo jak się okazało, komputery, które stały tutaj u góry, były dość dużo warte, więc kiedy je sprzedałam, to kasy mieliśmy naprawdę sporo, więc zrobiłam tutaj małe remonty. Tak, pokażę Wam dom i będę mówić, o co chodzi. W ogóle mamy niedzielę, miałam zaczynać jutro w poniedziałkowy poranek simsowy, ale boję się, że nasza simka będzie rodzić, także nie chciałabym, żebyście to przegapili. Dlatego też zaczynam w tym momencie. I tak, pokażę Wam mieszkanie, to co zmieniłam u góry. U góry mamy damski pokój, dwa łóżeczka, biurko, szafeczka, jakiś stolik. Jeszcze na pewno wszystko do dopracowania, ale po prostu nie miałam już dzisiaj na to czasu, żeby tutaj jeszcze kombinować. Więc tu mamy damski pokoik, tu mamy męski pokoik, niebieski, bardzo prościutki. Myślę, że taki tutaj dużo miejsca nie było, więc nie było co szaleć. I mamy jeszcze dziecięcy pokój, tutaj mamy trzy łóżka, także mamy łącznie 7 miejsc dla dzieci. Myślę, że to jest wystarczająco, że jakoś się pomieścimy. Tutaj mamy pokoik, proszę bardzo, naszych maluszków. Też jeszcze nie jest dokończony, jest naprawdę robiony na szybciutko. Tutaj była ta mini właśnie biblioteczka z komputerami, a teraz jest tutaj pokój dla dzieciaków. Tutaj na koniec pokażę Wam sypialnię naszej simki, w której już ktoś śpi. Kto tutaj śpi? Marek Boski, proszę bardzo, sobie śpi. I zaraz Wam pokażę i powiem, o co chodzi z Markiem w ogóle. Ale pokażę Wam, tutaj mamy sypialnię simki. W ogóle jakie piękne serducha na ścianę znalazłam, mega mi się podobają. Jeszcze nie wiem, czy akurat w tym miejscu one zostaną, ale póki co tutaj są. Także tutaj jest sypialnia simki, to łóżko mi strasznie nie pasuje, nie chciałam już dawać tego najlepszego, bo ono mi się nie podoba. Może ściągnę jakieś z modów, ale zobaczymy. I tutaj mamy kącik do pisania, jakieś szafeczki, lusterka, dywany, tych dywanów też troszeczkę chyba za dużo. I nasze akty urodzenia, także tyle jeśli chodzi o zmiany na samej górze. W łazience tylko jakieś tam pierdołki małe podochodziły. Piętro niżej, czy tutaj coś w ogóle się zmieniło? Poza jakimiś gadżetami do kuchni to nie, bo już tutaj nie miałam na to czasu. Tutaj powywalałam te ala leżaczki, zostawiłam jeden stolik, jakieś fotele, jeszcze tutaj dopracujemy, postawiłam grilla i stół do majsterkowania, bo on musi być. Tutaj w imprezowym pokoju nic na pewno nie ruszałam, tylko nie wiem dlaczego tutaj telewizor jest włączony. I co tutaj na ogrodzie? Aha, tutaj jest, proszę bardzo, nie miałam gdzie zmieścić, ale przyda nam się jeszcze piwnica, w której zrobimy siłownię i takie wszystkie rzeczy, które nam się w domu nie mieszczą. Wszystko właśnie stanie w siłowni, ale ona jeszcze nie jest dopracowana. Tu jest kącik ogrodowy, taki zrobiony, na razie go tak oszkliłam. A tutaj troszeczkę próbowałam basen pociągnąć, ale tak jak już mówiłam, nie miałam na to czasu, żeby go dopracowywać, więc tu na razie nie patrzymy, nie skupiamy się na tym. Wracamy do gry. Jeśli chodzi o samą rozgryweczkę, no to przegrałam tutaj sobotę i tą niedzielę do godziny tutaj, no do 18 powiedzmy, także przegrałam półtora dnia. I co tutaj się działo? Najważniejszymi punktami było to, aby dzieciaki były dobrze przygotowane do szkoły, bo jest nas już w domu siódemka i ósme dziecko w drodze. No więcej nam się nie urodzi niestety niż jedno, bo niestety mamy pełną chatę. Więc musimy się postarać, żeby właśnie tutaj się powyprowadzali ludziska. I tak, Dominik ma tutaj wszystko już zrobione do szkoły, a Mareczkowi musiałam zrobić urodziny, bo one miały być już w poprzednim odcinku. Kto mnie ogląda, to wie, że tam szóstkę on miał, ale po prostu zapomniałam o tym zrobić, więc postanowiłam zrobić to między odcinkami, ale jeszcze go nie przebierałam, więc zaraz to zrobię, aby on tutaj mógł się troszeczkę przygotować już i żeby szedł już do szkoły jako starszy nastolatek. Idź do basenu, pływaj kolego.
Jeszcze tutaj musi tylko umiejętności dobić, żeby też szybko miał szósteczkę, bo mamy coś dużo tych dzieciaków w domu. Agatka jest tutaj też jak najbardziej przygotowana. Bartek ma czwóreczkę, bo on jeszcze w szkole, o ile pamiętam, nie był. I jeszcze nasze maluszki, nasze bliźniaki, które miały urodziny. Zaraz Wam pokażę to powiadomienie. Proszę bardzo, Sabina ma urodziny i Michał ma urodziny, więc zaraz ich postarzejemy i zaraz przyjrzymy się trójce dzieci, których jeszcze nie widzieliście, czyli naszym bliźniakom, a także Markowi. Także postarzejemy je i lecimy ich przebrać. Zobaczmy, jak Sabinka wyskoczy tutaj. Proszę bardzo, Sabinka wyskoczyła. Zobaczymy, wybierzemy jej aspirację. Fenomen artystyczny i cechę znawca sztuki, także bardzo ładnie. I wyskoczył Michał i też wybierzemy mu aspirację mały geniusz i cechę. Co to jest za cecha? Towarzyski, no to bardzo miło. Towarzystwa w domu nie brakuje, także proszę bardzo, nasze dzieciaczki wyskoczyły. Więc lecimy przebrać całą trójeczkę i zaraz Wam ich pokażę. Czas na przegląd, zaczynamy od naszych bliźniaków i zaczniemy tutaj od Sabinki, proszę bardzo. Nasza Sabinka piękna w sukieneczce wyskoczyła i tak też zostawiłam, bo całkiem dziewczęco wygląda, ładnie, podoba mi się. Na oficjalny również sukieneczka sportowo na rudzielca, piżamka, proszę bardzo, na imprezkę i do pływania. Także oczywiście czerwonowłosa musiała być. I tutaj jej braciszek, Michał, w swoim stroju codziennym, również rudziutki, bardzo fajnie wygląda w stroju codziennym, tutaj oficjalny. Dalej mamy sportowy, do spania, imprezowy, bardzo fajnie się zrobił i go nie zmieniałam, bo fajnie wygląda. I do pływania, proszę bardzo, a teraz Wam pokażę hit po prostu, przystojne dziecko Mareczek, który miał urodziny między odcinkami, patrzcie po prostu. Jakie ciacho nam wyskoczyło i tak się wygenerowało, jego strój codzienny jest boski i mega mu pasuje. Boski jak najbardziej, jak to po nazwisku, jest boski po prostu. Oficjalny taki, patrzcie, ekstrawagancki strój zostawiłam. Dalej mamy sportowy, do snu, no troszeczkę musi przypakować, bo tutaj mu żeberka wystają. Imprezowy i do pływania, więc proszę bardzo, jeszcze raz z bliska nasz Mareczek, piękny Mareczek, więc wracamy do gry. Okej, mamy wieczór, niedzielny wieczór, mamuśka się obżera lodami przed wyłączonym komputerem. No cóż, tak to jest w ciąży, ale widzę, że już zjadła, więc mogłaby coś porobić. Czy ona ma jakieś potrzeby? Żadnych, na szczęście, potrzeb nie ma. Więc myślę, że mogłabyś tutaj, skoro już jesteś przy komputerze, wrócić do pisania, bo jesteś zainspirowana, więc czemu nie? I sprawdziłam, że faktycznie ten dźwięk jest fatalny, ale mam nadzieję, że jakoś przewolejemy wszyscy razem ten jeden odcinek i w następnym obiecuję, że już będzie z powrotem normalnie. No niestety nie chciałam Was, tak jak mówiłam, zostawiać bez w ogóle odcinka. No bo skoro już się zadeklarowałam, że będą dwa razy w tygodniu, no to nie chciałam tego zmieniać w jakiś sposób, a że nie zdążyłam, no to cóż, doba za krótka, także teraz nadrabiam. Ty mój przystojniaku tutaj pływaj, pływaj w basenie, gdzieś ty tu wypłynął. Idź pływaj w basenie, bo ty musisz zdobyć tutaj umiejętności. Reszta dzieciaków tutaj raczej wszystko ma porobione, poza naszymi bliźniakami, które jeszcze nie były w szkole. Gdzie ty śpisz? Tutaj sobie śpisz. No dobra, jak tutaj śpisz, no to okej. Sabinka, co ty tutaj zdobywasz umiejętności bardzo pięknie. A czy wy idziecie jutro do szkoły? Idziecie, tak. Okej. Także będziesz musiała zrobić lekcję. Czy ty jesteś zmęczona? Nie jesteś jeszcze w miarę zmęczona, więc możesz sobie tutaj porobić. Michałek, ty zjadłeś posiłeczek. O, jaki tutaj syf mamy w kuchni. Ale trzeba posprzątać. Zbieramy kaskę, bo mamy tylko 16 tysięcy. Jak nam, broń Boże, przyjdą rachunki, no to po nas, że tak powiem. Ty nie masz żadnych potrzeb. Czy ty potrzebujesz coś do szkoły? A, ty też nic tutaj nie jesteś, bo ty też przecież bliźniak jesteś, nic nie zrobione. Także odrabiaj lekcje, chłopie, odrabiaj lekcje. A potem możesz oglądać kanał, nie wiem, kulinarny, może się czegoś nauczysz. Mamuśka, jak tam ta
Już? Już popisałaś? Już ci się nie chce, czy ty skończyłaś? Nie, to nie skończyłaś tej książki, ale mamy winogrona. Aha, bo ja ich w końcu między odcinkami nie sprzedałam i są warte 241 simoleonów. Także 10 tysięcy mamy za winogrona, bardzo spoko. I truskawki po 26, też bardzo ładnie. Tutaj mamy jeszcze żaby, no widzę tutaj jakiś blok do noży zrobiła, także tutaj można. Kolego, kolego, tutaj masz swój pokój, przyjmij na własność to łóżko. O matko, jaki brudny kibelek, jaki syf, jaki syf, jak tak może być? Mamuśka, jak ty już byś sobie tak pospała troszeczkę, a widzę, że potrzebujesz troszeczkę pospać. Kto tu nie potrzebuje? Ty już nie musisz spać, więc może byś tak troszeczkę wyczyścił, bo syf jest niemiłosierny, a jak już będziesz w łazience, to możesz się wykąpać, bo widzę też, by ci się przydała kąpiel. Później możesz sobie coś zjeść. Mamy coś w ogóle w lodówce? Pustki w lodówce. Więc zjesz coś na szybko, nie będziemy ryzykować z twoim gotowaniem, żeby żadnego pożaru tu nie było. Mamuśka tutaj pogotuje, jak wstanie. I tak, tutaj jeszcze trzeba porządeczki zrobić, bo jest strasznie brudno, a kasa się z talerzy przyda. Tu jakieś płatki zbożowe jeszcze są. To można je schować do lodówki. Się przydadzą. Tu posprzątamy. I kto tu jeszcze nie śpi? Michałek, ty robisz te lekcje i cieszysz się sam do siebie, bardzo fajnie. Później tam pozdobywasz umiejętności. Okej, kto tutaj jeszcze nie śpi? A ty dalej te umiejętności tutaj walczysz? Nie musisz już, już masz. Odrób sobie lekcje, a potem może do tego czasu mamuśka coś zrobi jeść. Bo póki co śpi, jeszcze też jest głodna, ale niech jeszcze się chwilę prześpi. Ty śpisz, reszta śpi. Także bardzo dobrze, więc co? Zaraz do was wracam, tylko sobie tutaj ogarnę w tej kuchni, bo tutaj jeszcze jakieś tam widzę talerze, są kubki. Także ogarnę to, mamuśka zaraz wstanie i zrobi coś do jedzenia. Okej, mamuśka wstała i zrobiła upiorne ciasteczka, które wyglądają tak kolorowo, także zawołaj na posiłeczek wszystkich, raz, dwa, zanim, bo tu widzę, wszyscy są głodni, także też sobie możesz zjeść, też ci się przyda. I w ogóle ta ciąża, poród nie wiadomo kiedy i niestety nie mam tu mojego zeszytu, więc nie wiem, kiedy my będziemy rodzić, ani kto jest ojcem, także wszystko wyjdzie w praniu. Gdzie wyjdziecie z tym jedzeniem? O, na balkoniku tutaj w domu to nie łaska jeść. No ale dobrze. I w ogóle jest środeczek nocy, wszyscy sobie zajadają, większość domowników nie śpi, ale co tam. Kto co lubi. Tu trzeba będzie chyba, widzę, wykombinować większy stół na ten ogród, bo jakoś ogród, na taras, bo wszyscy jakoś chętnie tutaj siedzą. Nikt w domu nie chce jeść, chyba że coś z tym stołem jest może nie tak, że po prostu za dużo krzeseł czy coś, że po prostu ludzie nie chcą siedzieć. Coś w tym jest. Widzę, ten też tutaj usiadł, także może, może. Wszyscy wszystko pilnują. I wszystko bardzo pięknie, gdyby nie to, że jest środek nocy, ale co tam, dotrwamy do rana. No to odezwę się do was. Mam nadzieję, że jak dzieciaki będą szły do szkoły, a nie wtedy, kiedy będzie poród. Mam nadzieję, że jeszcze nasza Simka się chwileczkę z tym wstrzyma. Nasza Simka tutaj sobie pisała i proszę bardzo, geniusz słowa. Osiągnęliśmy maksymalny poziom umiejętności literackich, także bardzo się cieszę. I widzę, że nasza Simka jest już trochę zmęczona, jest 10. poziom. Jest troszeczkę zmęczona, więc z tej okazji, że osiągnęłaś ten poziom, to możesz iść spać i mam nadzieję, że wyśpisz się na spokojnie. Dzieciaki właśnie już powinny iść do szkoły, a tutaj pseudo nasza piwnica, jeszcze tylko dwa sprzęty stoją. Jeśli damy tu ściany, to mają oświetlenie w sumie, mają szyby na basen, na wnętrze basenu, także jeszcze tutaj trzeba pokombinować, bo tak jak mówię, nie miałam jeszcze na to czasu, ale coś tutaj chciałabym zrobić, żeby była taka przestrzeń na rzeczy, które się nie zmieściły w domu naszym pięknym. No i co, dzieciaki lecą do szkoły i musicie uczyć się bardzo pilnie wszyscy, żeby dużo urodzin tutaj było. Mamuśka sobie jeszcze śpi, ale zaraz wstanie zrobić tort, mam nadzieję, dla co najmniej jednego dziecka. I co jeszcze sobie przypomniałam, że wydaje mi się, że w tej saunie w ostatnim odcinku ona była podczas kiedy dzieciaki były w szkole, więc ten poród również powinien być w trakcie ich pobytu w szkole, około 13 myślę.
No idź, co to za spóźnienie do szkoły? Koleżanko, zaspało się do szkoły, więc nasza Simka może sobie już wstać, bo to już czas najwyższy. I weźmie się za przygotowanie tortów. Telewizorek jest niepotrzebnie włączony, myślę, więc zrobi torciki. Jakieś tutaj nowe są. O, tort zombie, jest coś nowego, więc zrobimy tort zombie na urodzinki. Mam nadzieję naszych dzieciaków i bardzo najbardziej w sumie wierzę w naszego Dominika, który tutaj mógłby się już wyprowadzić, no czas najwyższy, bo nie mamy miejsca w domu na kolejne dzieciaczki. Także ja tutaj sobie posprzątam, Simka zrobi sobie torcik i w sumie oczekujemy tylko na urodziny i poród. Zombie torcik sobie czeka, mamuśka zaczęła tutaj robić kolejne danie, żeby było coś w lodówce, no ale zaczął się poród, więc to cóż, musimy się ewakuować do szpitala. Słuchajcie, ledwo się wprowadziliśmy do naszego domu, a tutaj rachuneczki, proszę bardzo, ponad 10 tysięcy, a my tymczasem przybyliśmy do szpitala z jedzeniem, słuchajcie, z obiadem przyszliśmy. Czemu nie? Przed nami nasz ojciec, który tutaj sobie grzecznie czeka. Nie, to nie jest nasz ojciec, gdzie ten ojciec dziecka? Aleksander Kopytko, ile się nie mylę. Więc jego wzięliśmy, ale widzę, że gdzieś zagubił się. Tutaj Wojciech Boski, doktor, odbierze poród. No i tutaj w dzisiejszym odcinku na bliźniaki niestety liczyć nie mogę, bo mamy za dużo dzieciaków, ale na przyszły odcinek kolejna będzie walka o bliźniaki. Także czekamy na poród i zobaczymy, czy będzie chłopiec, czy dziewczynka. I mamy chłopca i jedną z waszych propozycji było Karol, więc damy tak na imię, na szybkości. I mamy chłopca, bardzo fajnie. Nina i Aleksander mają synka, także bardzo milutko. Czy tutaj jest nasz Emil Serducho? Czyż to ty? Tak, więc szybciutko mu pochwal się troszeczkę. Zdążysz poflirtować chwilkę, czy znowu znikniesz? Zostaw to dziecko, jeszcze się nim nacieszysz, jeszcze będziesz miała dość chwileczkę na flirty. Bo on cały czas tutaj jest z nim jakiś tam różowy pasek, ale cały czas nam gdzieś znika. Także może byś tak bardziej tutaj poflirtowała. Zdążysz, czy nie? Bo czasem tak jest, że ona tutaj flirtuje. I tak jak w tej chwili, znika po prostu. No dobrze, mam nadzieję, że w końcu z tym Emilem się uda, a tymczasem czekamy na nasze dzieciaki. Słuchajcie, dzieciaki wróciły ze szkoły, ale tutaj Dominik szóstki nie ma, także bardzo słabo. Mareczek też nie ma szósteczki, Agatka za to ma szósteczkę, Bartosz ma piąteczkę, Sabinka czwóreczka, Michał czwóreczka i Karolek, no jest jeszcze za młody na szkołę. Wszyscy tutaj jak zwykle są padnięci po szkole, więc co zrobić? Wszyscy idą spać, a jestem nieco zawiedziona, bo mamy pełną chatę i nie możemy zajść w ciążę. Także nasza Simka wykorzysta na pewno to, że nie jest w ciąży i będzie intensywnie ćwiczyć, żeby zgubić parę kilogramów. I musimy się z tutaj świętowaniem i wyprowadzkami wstrzymać do jutra, mam nadzieję, najpóźniej. Więc tutaj liczymy, że Dominik w końcu się poprawi. Gdzie ty masz swoją pracę domową, powiedz ty mi? Tu jest jakaś leżąca, także mógłbyś ją odrobić, bardzo bym cię prosiła. Tak samo Mareczek odrobi pracę, jak się troszeczkę prześpi. Agatka, ty masz szósteczkę i widzę, że ty masz tu jakieś różne rzeczy w wyposażeniu, coś tutaj łowiłaś, zbierałaś, także zaraz się tym zajmiemy, a tymczasem w związku z tym, że ten tort stoi i czeka, więc wypowiesz życzenie, bo masz szósteczkę i też będziesz już walczyć o szósteczkę w liceum, więc tutaj urodzinki musisz mieć. Idziesz tutaj do tego upiornego naszego torcika, gdzie ty jesteś? Coś idziesz, ale tak słabiutko, bez żadnego entuzjazmu. Tutaj jeszcze trzeba pochować jedzonko do lodówki. Także musisz świętować sama ze sobą, ale torcik, pierwsza klasa, słuchajcie, upiorny torcik, bardzo fajnie, fajnie, że takie opcje upiorne są. O, pojawiły się te świeczki, no już myślałam, że ich nie będzie. Także dmuchaj. I stajesz się nastolatką, spójrzmy, jak ty wyglądasz. O, ale gruba jesteś. Wybierzemy ci aspiracje.
malarka i cechę znawca sztuki. Ale jakaś ty tu ściutka wyskoczyłaś, o matko święta. Ale jakie masz cyce wielkie jak donice, słuchajcie, masakra. Także ja ci proponuję dołączyć do mamusi i popływać w basenie, a ty się nie obijaj, tylko pływaj w basenie, koleżanko. Ano już. Coś nie bardzo w tym basenie chcesz pływać, także podnosisz ciężary. Bardzo proszę, do koloru do wyboru, co kto woli. I tutaj jeszcze nasza reszta dzieciaczków, którzy tutaj jeszcze nie do końca wszystko mają zrobione. Tym Bartoszku mój, możesz skorzystać z toalety, a potem jeszcze musisz dobić poziom umiejętności, bo potrzebujesz 3 na 4, czwarty poziom potrzebujesz. Sabinka tutaj wszystko ma, bo ona jest czwórkowa, no niestety spóźnienie do szkoły dało się we znaki. Wy tutaj odsypiacie, Agatka, coś nie bardzo chcą pływać w tym basenie, powiem wam szczerze, że jakoś tak z oporem im to idzie, ale tutaj fajnie widać te szyby na dole, jak tutaj mamuśka ćwiczy w siłowni, fajnie to wygląda, podoba mi się. Aha, dziecko nam płacze, no dobrze, no to jak ty nie chcesz pływać, to zajmij się chociaż tym naszym dzieckiem. O luju, jak zanim ty dojdziesz tutaj na to trzecie piętro, to troszeczkę ci zajmie. Ale zajmij się dzieckiem i później dołączysz, myślę, do mamuśki. Gdzie ta nasza piwnica jest? Tutaj do mamuśki dołączysz, w naszej pozornej piwnicy, będziesz tutaj ćwiczyć. A ty jak tam? No jest, sadełko, jest troszeczkę. Trzeba zgubić kilogramy, ale widzę co, już ci się nie chce. No to biegnij tutaj, na bieżni troszeczkę spróbuj. O chłopaki, jak tam? Wysypiacie się trochę? O Jezus Maria, człowieku, co to tak czerwono u ciebie? Wszystko źle, dobra, starczy ci tego spania, to jest jedyny twój zielony pasek, więc skorzystaj, weź kąpiel z bąbelkami, to się odstresujesz od razu. Jeszcze potrzebujesz zjeść, ile ty masz potrzeb, człowieku? Weźmiesz tutaj tosta francuskiego, zjesz, bardzo proszę. A potem, człowieku, bardzo pilnie bierzesz się za odrabianie lekcji. Muśka, ciśnij, ciśnij. Dzieckiem się ktoś zajmuje? Tak, zajmujesz ty się. A ty, mamuśka, co? Ćwiczonka, ćwiczonka. Ła! Ale przypierdzieliła. O, dobrze, że akurat patrzyłam. Ale przywaliła głową. Tak to jest, jak się kondychy nie ma. To cieknie z ciebie, widzę pot. Dobra, widzę, że tutaj już będziesz blokować córeczce ćwiczenia, ale już ci mamuśka zwalnia, także do roboty, koleżanko. Spędźcie sobie troszeczkę czasu, możecie sobie nawet, słuchajcie, poplotkować. Znowu nam dziecko płacze? Kto tutaj ma chwilkę? Dominik, myślę, że ty jesteś najbliżej, mógłbyś przewinąć nasze dziecko, pokołysać i nakarmić. I do tego czasu, myślę, toaleta by się tutaj zwolniła, więc sobie skorzystasz i potem koniecznie weź się za lekcję, abyś o tym nie zapomniał. Mareczek, tak samo. A tobie co? Samotny. O Jezu. 8 osób w domu, on jest samotny, słuchajcie, no. Także dobrze, chwilę wszystkich poogarniamy i lecimy spać, bo już jest 22, także widzimy się z rana. Mamy poranek, mamuśka zrobiła na śniadanie serowe oczka. No i kto tam może, kto ma czas, to sobie wcina posiłeczek. Dziecko nam standardowo cały czas płacze. Kto musi, no to nadrabia tutaj po prostu różne rzeczy, bo zaraz dzieciaki lecą do szkoły. Także Dominik, liczę na ciebie bardzo, także leć już do szkoły, bo będziesz miał spóźnienie. Wszyscy, kto muszą, lecą do szkoły. Ty się tutaj nie skupiaj, tylko skończ te lekcje i też lecisz do szkoły. Kto je, to do szkoły. O, nasza, która, Sabinka, która się ostatnio spóźniła, jest pierwsza już, proszę bardzo, w szkole. Widzę, kto tutaj nadrabia, ten nadrabia jeszcze lekcje. No cóż, będą spóźnienia, nie ma lekko. Mamuśka tutaj tworzy sobie książkę, dziecko chwilowo nam śpi, więc bardzo dobrze. Chwila spokoju, jak cała banda poszła do szkoły. Jak tam nasza figura? No dużej poprawy nie ma, ale myślę, że
Zaraz nadrobimy za książeczki 1600. Aha, jeszcze opłaciłam oczywiście rachuneczki. Ponad 10 tysięcy, no sporo. Jak na to, że dopiero się wprowadziliśmy, ale co tam? Mamuśka, ty nie skończysz tej książki, nie? Więc dobra, będziesz ją pisać na milion rat. Zdrzemnij się chwilę, bo później zaraz w sumie już niedługo zaprosimy jakiegoś faceta, bo musimy tutaj przygotować go na Barabara. Drzemka była bardzo szybka, bo dziecko nam zaczęło płakać i w międzyczasie jeszcze zaprosiliśmy Stefana Borowika, ale Stefan niestety jest zajęty. Także w sumie muszę zobaczyć jeszcze raz, ale to jest w sumie jedyny facet, który mógłby do nas przyjść. Aha, jeszcze jest ten Kazimierz Piątka, więc zaprosimy chociażby jego. Może on będzie miał czas, może jest bezrobotny, tak jak my, i może znajdzie dla nas chwilkę. Dzisiaj jakiś pechowy odcinek mamy, bo pisze cały czas, że ten Kazimierz tu jest. Ja przeszukałam dom już 3 razy i naprawdę go tutaj nie ma. Stefan Borowik czasu dla nas nie ma, także tragedia. Obszukałam go naprawdę z każdej strony i nie ma naszego Kazimierza. Także nasza Simka stoi w sumie nad dzieckiem, które zresztą ma wkrótce urodziny i czeka, i czeka. Dzieciaki wróciły ze szkoły. Jest szóstka, czemu nie ma tortów? Matko, co to za słaba organizacja? Wszystko przez tych facetów, brud w domu, ja nie wiem. Szybko robisz tort, kochana, ciasto czekoladowe może być. Ty możesz się chwilę zdrzemnąć w oczekiwaniu na tort. Ty jesteś też padnięty, no to ty musisz iść spać. Co za słaba organizacja dzisiaj jakaś. Wszystkie dzieciaki są po prostu padnięte. Aha, jeszcze jak ocenę młodszej młodzieży. Piątka Agatka ma, piątek ma Bartek, 4 Sabina, Michał 4. Także tutaj jakichś większych popraw nie było. Jest naprawdę spore zamieszanie. Każdy robi co chce, jak to w domu. A ty, koleżko, wstawaj i już możesz tutaj siadać. Jesteś mega zmęczony, ale za chwilkę będzie tort. Naprawdę musisz mieć takie mega szybkie urodzinki. Mama, stawiaj tego torta. Dodaj świeczki. Raz, dwa, raz. I szybko będziemy dmuchać. Wypowiedz życzenie, a ty się odsuń. Mamuśka, odsuń się, świętuj z daleka. I proszę bardzo, będziesz młodym, dorosłym. Bardzo pięknie. I mamy młodego, dorosłego. Bardzo super, jesteś bardzo nieswój. A ja cię bardzo szybko muszę wyprowadzić. Aha, i jeszcze cechę na zakończenie twojego pobytu. I będzie to znawca sztuki. Bardzo proszę, czas na wyprowadzkę. No i z powrotem jest nas 7 w domu. Mamuśka jeszcze raz dzwoni po Kazimierza. Mam nadzieję, że teraz przyjdzie i będzie, a nie tylko będzie się wyświetlało. Teraz Kazimierz, proszę bardzo, jest zajęty, czemuż by nie. Potrzebujemy faceta do ciąży. Spróbujmy jeszcze raz Borowika zaprosić. Po prostu jakaś tragedia, nikt nie ma dzisiaj dla nas czasu. Borowik, przyjdź, Borowik, proszę, przyjdź, przyjdź, przyjdź. Zaraz tu będzie, słuchajcie, Borowik przychodzi, bardzo super, super. Idziemy go witać do drzwi, gdzie my mamy drzwi. Jest, leci, patrzcie, biegnie, biegnie, biegnie. Ła. Także koleżko, już tutaj będziemy cię tu poznawać. Tu się skup na naszym gościu, bardzo pilnie. On potrzebuje twojej pomocy. Taki grubasiński, okolczykowany, więc szybciutko go tu oczarujemy i naprawdę w trybie natychmiastowym musimy zajść w nim w ciążę, bo czas leci. Szybciutki flirt i naprawdę w ekspresowym tempie, zanim nam Simka tutaj uśnie na stojąco, musimy go tutaj namówić na Barabara, więc szybko flirtujemy. Aby jak najszybciej pojawiła nam się ta opcja. Jeszcze czekamy, jest już pierwszy pocałunek, więc bardzo pilnie całujemy naszego gościa. I w międzyczasie szybciutko przejrzę, kto tutaj... Ojoj, tutaj musimy się dzieckiem zająć. Trzeba dziecko nakarmić i przytulić. Ja wiem, że ty jesteś zdesperowana, bo co chwilę cię ktoś przerywa od snu. Ale wracamy do naszej parki. Flirtuj. Jest ten pierwszy pocałunek? No on tutaj, wiesz, szaleje.
Także tutaj flirty flirtami i czekamy bardzo pilnie na naszą opcję. Wiecie na jaką? To jest bardzo oczywiste. Na postaraj się o dziecko, której tutaj chwilowo jeszcze nie ma. Także flirtujemy, całujemy i liczymy, że już nam się po... O, jest barabara. Także mamy barabara, 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 a postaraj się o dziecko w saunie. Ok, zabieramy go do naszej prywatnej sauny i tam staramy się o dziecko. Mam nadzieję, że jest chętny i mam nadzieję, że pójdzie z nami. Simka usnęła nam w wannie z hydromasażem. Tu Borowik czeka na barabara. Koleżanko, postaraj się o dziecko, już. W trybie natychmiastowym. Gdziekolwiek się postarajcie o to dziecko, już naprawdę. Nie będę was namawiać na konkretne miejsce. Idźcie, gdzie chcecie. Tylko nie śpi, koleżanko. Ja tu na jej karze barabara, ona mi śpi w wannie z hydromasażem. No jak to tak? Mam nadzieję, że idziecie do swojej sypialni, tak? No, dobrze. Zadanie odcinka wykonane, łapeczka w górę za to. I co? Najważniejsze. I później... aha, jeszcze musisz oczywiście sprawdzić, potwierdzić swoją ciążę. Tylko nie śpi, koleżanko. Jeszcze chwileczkę musisz wytrzymać. Jeszcze jeden malutki punkcik. Zrobienie testu ciążowego, a potem naprawdę możesz iść spać. Jest w ciąży, oczywiście, także mamuśka, lecisz mu powiedzieć i idziesz spać. A dzieckiem dalej się nikt nie zajął. Oczywiście, że nie. Także tutaj znowu mamy zamieszanie, znowu jest nas za dużo, ale najważniejszy punkt, jesteśmy w ciąży, także ja szybciutko ogarnę ludzi i wracam. No to mamy środek nocy, standardowo dzieciaki dopiero odrabiają lekcje, ale sytuacja z potrzebami wszystkich w miarę została opanowana, także w miarę wszystko jest na bieżąco. Dzieciaki muszą co najważniejsze poodrabiać lekcje, bo muszą być tu kolejne urodzinki jutro, kolejne wyprowadzki. Mamuśka sobie odsypia, dzieciaki tutaj kończą lekcje, zaraz jakieś jeszcze pęcherze i myślę, że będziecie tutaj kończyć jeszcze umiejętności, bo jeszcze takowych nie macie skończonych, więc zaraz to będziecie nadrabiać. Także wiecie, no standardzik, dziecko nam chwilowo nie płacze, ale to naprawdę chwilowo, bo co chwilę tak się dzieje, że płacze jednak. Kto tutaj odrabia? Sabinka odrabia lekcje, później zjesz sobie coś na szybko. I kto tutaj jeszcze zszedł? Bartuś. Bartuś będzie oglądał telewizję, bo on tutaj zabawę ma minusową. Także wszystko tutaj posortowane. Michaś sobie śpi, także on jest troszeczkę głodny i mamuśka jeszcze śpi, więc ona niech się chwilę prześpi i zrobi na pewno jakiś nowy, świeży posiłeczek. A tymczasem ja tutaj jeszcze zadbam o to, żeby oni pokończyli te lekcje, nadrobili umiejętności i byli gotowi do pójścia rano do szkoły. Okej, dzieciaki za niecałą godzinkę lecą do szkoły, ale no niestety opornie, strasznie im idzie zdobywanie umiejętności, także jakaś masakra. Tutaj bardzo męczę Mareczka, żeby zrobił ten trzeci poziom umiejętności, ale on bardzo opornie to robi. Także musimy to wszystko ponadrabiać, ale co najważniejsze, urodziło nam się nowe dziecko. I jesteśmy w ciąży, co jest najważniejszym punktem naszego odcinka. Także gdzie jest nasza Simka? Jesteś tutaj, także myślę, że ty też mogłabyś zejść na dół i troszeczkę poćwiczyć, póki nie płacze ci dziecko, póki dziecko nam śpi, więc możesz sobie poćwiczyć troszeczkę. Ty, kolego, no pewnie nie zdążysz i tak tego etapu, ale rób ile możesz. Tutaj reszta raczej z młodszego rodzeństwa ma wszystko do szkoły gotowe. Kto musi, to jeszcze szybkie siku i lecą do szkoły. A ja myślę, że kończę dzisiejszy odcinek, żeby nie był za długi, żebyście nie musieli tak długo znosić braku moich słuchawek. I mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał, że wszystkie remonty w domu póki co wam się podobały, będą na pewno kolejne, także zostawcie łapeczkę motywującą w górę, pokażcie, że jesteście ze mną, niech będzie dużo łapek, a ja dziękuję wam za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Simsów, a w czwartek w kolejnym odcinku z Drapek, pa pa!